Cześć, witam serdecznie z tej strony Listo, to jest Konieczniczek z polskiej wsi z Marcinem. Hej, czytajcie, jestem Gram. No jak widzicie, znajdujemy się w Bizonku, naszym pięknym miodowym. Jesteśmy na moim polu rzepaku, tym lepszym polu rzepaku, tym co nam na 1,20 miało być. To miało ładnie planować, jak na razie po jednym kółku 2,5 tony, wydaje mi się, że jest dobrze. Jak widzicie, mamy chudy. Postanowiliśmy z Marcinem, że jednak będą chudy, no bo na odcinku no to za dużo nie widać, jakby nie było, no tylko siedzę sobie w kombajnie i tyle i tyle. A tak trochę, że będzie widać, ile mam procent i tak dalej. No i też duże ułatwienie dla nas, bo no bo będziemy widzieć więcej i tak jak ja na przykład będę wiedział, kiedy się sypać, nie będę jechał jeszcze specjalnie jednego kółka i wtedy z połowy się wracał, bo będzie pewność coś takiego, więc duże ułatwienie. Kamera pierwsza osobowa, tak czy siak zostaje. No i tak to wygląda. Nie, Marcin? Dokładnie. No, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i tak. A ty co, Marcin, robisz? Teraz zostałem jeszcze jednego koła dzierżawienia. Mhm. A ile masz? Ale takiego mini, malutkiego, bo pomiędzy naszymi grupami. Aha, ty masz tak, aha, no tak, bo ty masz dwa już pola. Byłeś chyba 5 pól będziesz miał? Nie, ten przycisk. Ten przycisk. Szalejesz, Marcin. No. Tu. No i już mamy. Tu będzie urak. 3 tony z tego pola. Z 10 minut tutaj sypnąć, co? Może. Pensja pracowników, super. No ogólnie mam pracownika na talerzowaniu postawionego po życie. Tam jest rozwiezione wapno. Teraz talerzówka ładnie idzie i będzie trzeba już siać zimowy rzepaczek. Prawdopodobnie tam pójdzie. No bo dzisiaj kończymy żniwa. I to tyle już ze żniw, tak. No bo już innego pola nie ma. No chyba, że tego dzisiaj nie zetnę. No jest magna, to jest. Dobra, rurę rozkładamy. Ja lecę, na wozu jeszcze zrobię na szybko osiadę na tych polach nowych. Mhm. I wtedy jutro, czekaj, muszę zobaczyć jeszcze sobie tego. Jak to jest z pogodą, znaczy nie z pogodą, tylko z siewami. W górach to i tak na wiosnę, to wtedy to pewno mogę być wywalone. Te dwa pola zasiane. Góry za też na wiosnę. Ty już masz dwa pola zasiane? No. Nie, pierdziele. No i wtedy jeszcze urak kuksa. Jeszcze muszę zasiać. Chyba rzepak zasieje. Albo nie, jak jest boże. Boram bało chłopa, już ma dwa pola zasiane żadnego. Chyba. No nie mam. Opuść się, Heather. Ale na wóz trzeba tonę 500 na hektar. A ja prawie 8 na godzinę szedłem, jechałem kombajnem, bo dałem mu w gaz, a on 8 na godzinę. Ma siłę, chłop, ma siłę. Ma. Gorzej z przemiałem obsadą, bo zapchał siebie. A no. Ogólnie kiedy jedziemy mikrofon przy skawkach, nie? No. Gadałem z wami. Teraz mam wiatrak, w sensie mam wrażenie, że dmucha prosto w mikrofonie i nic nie słychać, nie? Nie, jest git. Przecież kiedyś byłem jeszcze po lewej stronie, nie? W tych słuchawkach. No. Zawsze wiatrak po lewej stronie, nie? I dmucha prosto w mikrofon. Tak, to sobie było, że urwało ci dach. Bo samolot lewałem. Tak, ale wtedy to tak szumiło, że ups, panie. Na tym mikrofonie jakby tak szumiało, to już by była masakra. Bo ten bardziej by to wyczuwał. Wiem. Dobra, ale wbrew pozorom to ładnie szumy usuwa i tak. No. Dobra. A te pieniążki. Przetniemy się gdzieś. Ty, teraz mam taką rozkminę ogólnie, nie? No. Czyli że lucerna jest jako trawa, w sensie do ścinania, czy na ziarko? No jako trawa. No a siona też jest lucerna, nie?
No, jak, co? No Nasienna? ziarna też jest nie na ziarno przecież, nie? No to nie wiem, ale tu jest na trawę. Na trawę, siano, tak dalej. Ta lucerna nasiedli w tym roku. Już? No. Uła, pierwsze efekty krów czarniowe. Raczej tak, już szykowane będzie. Kurczaczek pieczony. Ty idziesz na tej serii już od razu zwierzęta? Znaczy już od razu. No teraz idziesz zwierzęta. Ja na pięciu gospach od razu po żniwach i te zwierzęta. Mhm. To już mogę ci zaradzić moje nabytki pierwsze. A co idziesz? W kurczaczki. A. Ja mówiłem, że ja tam nie idę w zwierzęta typowo, idę bardziej w pole na tamtej serii. Żeby właśnie zobaczyć, jak to będzie wyglądać porównanie hodowli i pól do większej ilości pól po prostu. Znaczy wiadomo, nie wiadomo, właśnie nie wiadomo czy większej ilości pól, bo początek może być taki, że będzie więcej pól, a później to już możecie mnie dogonić i wyprzedzić, nie? No to jest jakbym na przykład postawił sobie jakąś fermę i nie wiem, 2000 sztuk kur, to też bym miał dużą ilość zwierząt, nie? No oczywiście, że tak. Zerzałby zyski dużo. Na pewno jajka są dużo tańsze niż na tej serii, na 4 gospach w sensie. Na poprzedniej serii, o tak bym powiedział. Ogólnie, kiedy to nagrywam, jest poniedziałek. I film miał być wczoraj z timelapse, by miał być z nowej serii właśnie. Lecz Esmanek nie zrobił mnie tuki. Chcesz nagrać timelapse'a, ja? Tak, znaczy ja mam nagranego timelapse'a z talerzowania siewów i nawozów jednego. A drugiego mam, później mam odcinek typowy, odcinek z żniw. A później mam kolejny odcinek ze żniw, z żniw moich pszenżyta i rzepaku czarka, nie? No tylko muszę zrobić, iść sobie zrobić miniaturkę, bo jestem jak nie mówię, żeby mi zrobił miniaturkę, w sensie, bo nie miałem żadnego zdjęcia, nie? Bo zapomniałem w ogóle o zdjęciu na timelapse'a. I mówię, żeby mi zrobił miniaturkę z lubelskie tam, z talerzowania tego, a poszedł na mapę, jak jest ten duży słup, nie? A, to wiem. Zrobił takie zdjęcie i tyle. Słupa i terenu. Mówię, a, fajnie. To dobre talerzowanie, nie? Tak. Ale coś mogło być na odcinek 0, przedstawienie farmy, tak dalej. To? Przedstawienie tego, przedstawienie serii na odcinek hashtag 0 na przykład. Mhm, no mogło być ciekawe. Zawsze mogę zrobić takie coś, że ten odcinek ze żniw, co robiłem na początku przedstawienie gospodarstw stałych, to zrobić jako zerowy odcinek króciutki albo do timelapse'a go wdupić, tego pierwszego, a ze żniw po prostu dać już ze żniw typowo. Co na to, co ty o tym chcesz? Nie, nie głupie. Trochę pogoda by się nie zgadzała, ale nie byłem był najgorzej. Nie wiem, pomyślę właśnie na tym, pomyślę. Kurde, słabo sypie ten rzepak. Miałem nadzieję, że to będzie 10 ton, a to nie będzie 10 ton. To jest 5, 7, 8, coś takiego. Wow. No. Super. A tobie ile sypło? No mi tam sypło 6, tylko 7,5 chyba. Chyba się mylę. Nie wiem. Kupę ratonu na tej drugiej przyczepie. Mhm. No, tylko tam kawałek. No nie wiem. Ciężko mi ocenić, szczerze mówiąc. Ciemno już jest. Obstałem, że jeszcze musiał jechać z transportem, bo mi się to nie zmieści na cały zestaw chyba. Może się zmieści, zobaczmy. Tak pojadę na koniec odcinka sprzedać. No jak nie będzie pełen, tak będzie jechany z sprzedażą. Ciekawe jak tam mój pracownik robi, ale
Nie wiem, nie wiem. Mam wrażenie, że to się opierciało, ale... Mniejsza z tym. No ogólnie dzisiaj jeszcze gramy w tym momencie jest 12. I od 13 czy tam 14 mieliśmy pograć sobie właśnie na 5 osobach i tam znowu były jakieś timelapsy, czy nawet jakieś odcinki były nagrywane. Lecz nie ma czarka i 7 godzin poszło się walić. Bo wszyscy nam na 13 czy tam 14, a czarek dopiero będzie na 20, więc... Lipa. No ale no to trzeba się liczyć z tym, jeżeli się robi no seria 5 godzin, tak? No dokładnie. Nie zawsze będą wszyscy. A jednak bym powiedział, bardzo rzadko będą wszyscy. Ciekawe jak będzie szkoła, co będzie wtedy. No, znaczy ja mnę o ludzi w szkole, nie? Także wiesz. Jest mają jako 20 spać. No. No bo ja normalnych lekcji nie miał 2 dni w tygodniu. O, a resztę praktyk? 2 dni praktyk i jedne no mam takie jakby zawodowe, nie? Mhm. Spoko. To nie, źle się bawisz. Dobra, rura jest otwarta. Rura otwarta, tylko nie 3 tony, czyli już mam 6 ton z tego polu mocy. No to może będzie te 9. Jednak. Także widzisz, zawodówka to nie jest taki pomysł. No. Bo 2 dni rolnych lekcji, matematyki, wiele tej chemii i tak dalej. Czyli inaczej chemii. Nie, no nawet chemii, fizyki. Coś nie mam tego. Geografii. Nie mam. Mam geografię. Czegokolwiek, nic nie dają. Mówię tylko o polski, angielski, matematykę i... Ja z tych 4 przedmiotów przyrodniczych, czyli biologia, geografia, chemia i fizyka, mam tylko geografię, bo mam rozszerzoną. A, tak. Reszta mi się skończyła w pierwszej klasie. A gdzie pierwszej klasie skończy wszystko? No bo to by na mechaniku niepotrzebna geografia, nie? A to by na logistyku, tak? No. Trochę się przyda. Po co ci? No, czekaj chwilę. No potrzebujesz też dużo rzeczy... Nie wiem, nawet... To No... Wiesz, wysyłasz, nie wiem, nawet dajmy na to, że jakiś transport wysyłasz, nie wiem, z Polski do Norwegii. No i przydałaby się trochę ta geografia, jak wiedzieć, gdzie leży Norwegia i tak dalej. Gdzie leży geografia? Nie, gdzie leży Norwegia i tak dalej. No jednak, nie wiem, szczerze mówiąc, to rozszerzona mi niepotrzebna, tak mi się wydaje, się według mnie, ale geografia to tam jakimś tam stopniu na pewno się przyda. No, to mi chodzi, nie, że ta rozszerzona, nie? Mhm. Moim zdaniem trochę taki XD, nie? No. No i matmę mam dość rozszerzoną. No to jest oczywiste, nie? Bo jednak swój zawód polega na liczeniu, nie? No, no, no. Będzie tu jest. Na zliczaniu i dysponowaniu. No, żeś kuźwa dupa. Chyba wjechałem. A widziałem, gdzie tam sąsiad. Chodzę tu. Co tam robisz? Ja na Polsce przejechać jeszcze. Płaczę do ciebie jeszcze, zajadę. Zimno jak nie wiem w tym kombajnie dzisiaj. O, coś tam się... No. Kuźwa, boję się, że tego dzisiaj nie zmucę, bo Rosa jak przyjdzie to będzie tupa. No. Kuźwa, pracownik wziął 400 za robotę, ja pierdziele. Dobra, jadę. Cześć, cześć. Miłego cięcia. Dzięki. Mam nadzieję, że się nic nie popsuje jeszcze na koniec. Ile jest nas, jak ci tam przytło ładnie, jakieś ziarka masz. Idź, idź. Bydle prawie całe załadowane? Co? Nie zmieścisz tego. Możliwe. No, to gdzie? Masz jeszcze z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem przejazdów? No to nie zmieszczę. Przejazdów masz? Zbiornika pewnie trochę masz, no nie mam przecież się zmieścił. Zbiornika mam dopiero putonę, bo dopiero się spełem. Ale ty przyczepki zazdroszczę, ale bydle. Nie dziwię się, że tyle zabudziłeś. No, tylko że no, muszę na dwa razy. Tylko muszę na dwa razy jechać. Co? Nie wiem, nie pamiętam. Mam zapisane. Dychę? Coś takiego. Coś ci wydaje,
Nie, mam zapisane FM. No warto było, ci powiem. Moim zdaniem. No. No tylko, że muszę teraz rozpędzić ten zestaw i jechać 7 szczebo, nie? Mhm. Masz za jak słaby 60? No. 15 ton, tak. 7 najeżdżałem, powiedział. Ja by się bujło, coś by pojechało, ale ciężko by się ruszyć. Na asfalcie może by poszło, ale tam nie będę jej katował. Najważniejsze, żeby było tak, żeby to ściąć i nawet nie tyle, co żeby było na przyczepach, co nawet żeby było w kombajnie i przyczepach. Jeżeli się nie zmieści na przyczepach. Tylko tyle, żeby to ściąć, nie? Żeby nic nie dostało na polu, bo jak już dzisiaj tego nie zetnę, to już obstałem, że w ogóle tego nie zetnę. Można powiedzieć nocne żniwo. A no. Ja nocne rozsiewanie nawozu. Muszę teraz od ciebie, jak jutro mi urośnie, to nie rozsieję. Nie, no. Wtedy wąskie chłony musiałem chować. No, no. Kurde, ciężko już, nawet nic nie widać za bardzo w tym headerze, co, gdzie, jak, po co, na co. No bardziej tu się rzepa kończy. No kuźwa, ciężko to będzie to ściąć. Ja chyba pojadę z transportem jutro rano, żeby coś na tym odcinku było widać. No, to nie byłoby głupie, że cięcie zrobić w noc, nie? No, no, bo teraz to ciężko będzie coś widzieć. No nie wiem, czy to się zmieści. Ja mówię, że nie. No i chodzi do na przyczepy i do zbiornika. Leżą. Mówisz, aż tak? Lipa. Nie, mi się wydaje, że nie. Nie jestem pewny, ale mi się wydaje, że nie. Nie, no to ci to ile sobie by sypnęło? Już sypnęło 6, to 10 ton by sypnęło sobie. No ale tam masz kawał połowa. Hektar. Hektar? Nie, 70 dolarów. No to porównując 4 osób, tam zawsze zazwyczaj sypało 14 ton z hektara. O. O Boże. Dostałem suba. Oje. Dzięki za suba. Tam sypało 14 ton z hektara, czyli z pół hektara 7. Nie, czekaj, czyli tona 410, czyli 3 tony, czyli 10, no 10 ton powinno sypnąć. To ładnie. Powinno. No. 10 ton wysypu to już naprawdę fajnie by byłoby, nie? No. Fajnie, a jak tam z syną? Autozapis. Czuję. 1250, obstężona ta cena by jutro już spadła, ale no czuję. Gdy sprzedawali dzisiaj rzepak. Chciałem, żeby zaczęła spać dopiero, więc by się można jeszcze ją było sprzedać tam. Po w miarę normalnych cenach. Z drugiej strony też mogę podtrzymać to na przyczepach, bo jak już zetnę wszystko, to tam będę miał wywalone, nie? No. Ale pieniądze się przydadzą, więc nie ma co trzymać. Znaczy to już wiesz, to już jest wybór, nie? Dużo asi cena nie powinna pod kontrolę zawsze, nie? Dobra, teraz takie pytanie. Płaciłeś mi za cięcie, nie płaciłeś tak. Mi? Płaciłem ci. Płaciłeś mi? Na pewno? Na pewno ci płaciłem coś i chyba tylko, nie wiem, płaciłem tylko za pierwsze pole czy za obydwa? Nie, tak, już jak płaciłeś, to już za wszystko. Bo na pewno nie płaciłeś za jedno pole. Ja miałem ponad 20 tysięcy, a później miałem 19. Tysiąc by tylko wyszła? Mi się wydaje, że nie płaciłeś. Nie mam pojęcia teraz. Czekaj. A to finanse nie piszesz? Ci dawałem pieniądze, czy nie? Co to tobie nie pisze? No mi się je wczytać nie chcą, nie? Ja właśnie tylko zapisałem to. O, jak mam. Ja mam inne plus 700. Ja mam tylko w notatniku zapisane, że pracowałem 7,5 godziny i 4 godziny.
Ale czy ty mi zapłacisz za to, to nie wiem. Nie wydaje. Inne? Ja mam 8200 i 8500, no to nie jest to. Plus czy na minus? Na plus. No dobrze. To A jest. poprzednich dniach? No, no to jest tak, takie coś, bo dzisiaj mam 8500, nie wiem za co w ogóle, a tych pieniędzy nie mam. I 8200, a to jest chyba dodawane jak coś, jak już. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie, no to na pewno 8000 mi nie podzieliłeś, a. Innych rzeczy nie widzę. Nie no, mi się właśnie wydaje, że nie płaciłeś mi za to. Ja nie mam pojęcia, jeśli pamiętam. A ty nie przypadkiem nie masz tak, że te 20 tysięcy miałeś, a 19 zostałek wziąłeś dzierżawy? Nie wiem teraz, już nie pamiętam. No bo ile było u mnie ile tu pogadane? 400 by tak? Od godziny, tak? No to czekaj, jest powiedzmy nawet 12 godzin. No to wychodzi 4800, no to na pewno nie płaciłeś, no bo 4800 to jest niemożliwe, żebyś zapłacił tyle. I żebyś tego nie zauważył na koncie. Nie, nie pamiętam. Kurwa, tyle nie graliśmy, że się tak na tych 5 godzin graliśmy, już nie pamiętam. Nie, na pewno nie płaciłeś. Tak, ja na 99,9% jestem pewien, bo my skończyliśmy tamtą na tej mapie grać od razu po twoim polu, bo mieliśmy nagrywać, a to była chyba późna godzina, jak się nie pamiętam już. Lecz mi się wydaje, że nie płaciłeś. No bo niemożliwe, żebyś mi płacił, no bo ja nie mam pieniędzy z tego w ogóle, bo przecież przy ciebie kupiłem dużo szybciej. Tak? Tak. Kredytu miałem 5 koła. Czy mi Ja mówię, spłacisz? nie będę się kłócił. Kurde, nie pamiętam już teraz. Nie da przyczepę brać kredyt. Nie da przyczepę brać kredyt. No wziąłem właśnie 5 koła. Dychę wziąłem, ale spłaciłem ją od razu po snopkach. Piątkę. Nie no, moim zdaniem nie płaciłeś. Zapłacę. No, Ile nie płaciłeś. 4800, ja? 4 koła zapłaci, będzie git. 800 zniżki. Ale To parmy tam. bardzo ładnie zarobiłem w tym sezonie. 4000. To mi się podoba. Ogólnie zmieściłem się do zbiornika i do przyczepy. Ja go nie probiłem, mam jakich chciałem, super. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dobra, skończone żniwing. Więc widzimy się po cięciu. Będziemy już wtedy o godzinach normalnych. I pójdziemy sprzedać sobie rzepaczek. Więc widzimy się później. Pa, pa. Chyba, że nie masz plandeki i zrobisz coś takiego, że nie się w deszcz. Mam plan takie ziomość, ja już zacząłem odcinek, więc widzimy się po cięciu. Jesteśmy w 60. Odczepiamy drugą przyczepę. Na obydwu są plandeki, oczywiście, przecież to jest jasne, że. O kurde, pierwsza kamera. Że. Mam, bo ja jestem bogaty człowiek. Mam aż 4700, bo dostałem od sąsiada wypłatę za cięcie. I teraz tak. Rzepak 1270 na skup. I to tam się jechało do stacji skup. To jest. To mówię, że tam drogi nie masz czegoś takiego. Jest, ponad wszystko mojej gospodarki. Aha, ty jeździłeś inaczej, tak? Często po prostu. No ja jeździłem przez pole, co się mieli pościelane. A 9 ton 900 mam teraz na przyczepie, nie? Jeżeli tą przyczepę rozładuję i będę miał na niej 3 tony, też mogę jechać jako jeden zestaw? Mogę chyba, co? No co? No bo patrz, bo teraz mam tak. Tą dużą A, mam. dobra, rozumiem, to tak, no przecież wtedy no, ile to nie ważyło? 8 ton.
Osiem. 8, 9, tam coś. No była mniej niż ta jedna sama. To dużo. Dobra, pierwszy, wreszcie zarobek jakiś będzie, mam nadzieję. Od razu kredyty spłacamy. I zobaczymy, na co nas będzie stać. Ostatnio skup, może na rzepak, proszę. Nie. Na co? Burak. Burak. 300 prawie. 300 trochę mu brakuje jeszcze. Dobra, lecimy z rzepaczkiem, pięknie, ładnie. Mam nadzieję, że się nie wyzywa po tych dziurach, bo tutaj tak telepie, jak nie wiem. Ale też nie chcę zwalniać, bo jak zwolnię, to nie wiem, czy ruszę później. O, ciężko ma. Rzepak potem dziadowski, lekka dziurka i pół kuja masz czub, to ci wszystko sypie od razu, nie? No. Dobrze, nie wziąłem tych dwóch, szczerze mówiąc, wiesz? Nawet nie chodzi tu o realne granie, ale to jest 11 na godzinę pod kurę, samą jedną przeciągam to dużo. No. Więc z dwiema pełnymi to o panienko. To jest tutaj ten zjazd. I to jest tylko tak, o tak. O ja ci pan. Blisko tam szok. Dawaj ślaban, podnoś się. No, ci bardzo pójdę, no. Podnosi. Właśnie zauważyłem, się zdygałem, że... Nie podniesie się, już zahamowałem. Dzięki za słowa, Wojciech. No bo? No. Co to, co dzisiaj jest z tymi ludźmi? Dostałem już drugiej osoby dzisiaj dostałem. O, super, no ty... Na tym odcinku? Na tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Ja również. Pieniądze, Marcin, pieniądze. Trzeba ładnie mnie dogonić pieniążkami na pewno. 12,5 tysiąca za przyczepę dostałem. No to zostaniesz się z 10, nie? Nie. No, może? Coś? No? Nie, może? Nie wiem. Dobra, plendekę trzeba zapiąć. Bo... To z tego, że rzepak będzie suchy, jak przyczepa będzie mokra. Będzie lipa, bo będzie sypanie w deszcz, no ale to tam tyle czasu, to już mam nadzieję, że nie zmoknie ten rzepak. Bez przesady, nie? Wymieszasz trochę i nikt się nie zorientuje. Jo, będzie git. Być was znowu długi będzie odcinek, ja pierdzielę, masakra. Ile już masz? 28 minut. Serio? No. Kiedy? Nie wiem. Dzisiaj. Nie zrobiłem dzisiaj. A ja? Chciałem tylko jedno pole. Ja na wozy. No i sprzedajesz rzepak też. I znowu sprzedajesz poniżej cenie niż ja. Jaką masz? 1270 prawie. Miałeś 1250. No. Przez noc urosła najlepsze 100. Co? Przez noc urosła ta cena najlepsze 100. No. Wiesz co, ej, a wy na pięciu gospodach oddaliście mi pieniądze za tego? Za tą kostkę, że sobie wyłożyłem, bo teren się był zepsuty? Za co? Za to, że teren poprawiałem na początku. Tak. Teraz mnie tego rozpina wiele. Tak. O, coś teraz, teraz to żeś zdał pytanie. Te krzaki mnie denerwują, nie wiem czy one są takie wielkaśne czy nie. Mnie też. To na 500. Ja się lucerna aktualnie, tak jeszcze nie mówiłem na odcinku. No, no dokładnie. Jeden z mniejszych pól, 0,40 hektara, 40 jarów. Ciekawe jak to będzie wyglądało, jak to urośnie. Mamy no i to jest zaraz najważniejsze. Na 5 gospach wygląda fioletowe. Co? Na 5 gospach to jest takie fioletowe. No to też. No to co gadasz, jak to będzie wyglądać? Akcja z tego. A, no. To im bardziej chodziło. No, musisz zainwestować wreszcie sprzęt. Kurwa, nic nie widzę, jak tu cofać. Coś takiego. Wiem, że się bardzo złamałem, ale chciałem tak się złamać, bo
Nie widziałbym tak to, jak się podczepić w ogóle pod przyczepę. Na wiosnę już przyjadą nowe nabytki. Okej, ogólnie mam 8 ton na przyczepach, więc nie będzie 10 tysięcy chyba. To dużo mnie nie brakowało. No nie. Na wiosnę nowe nabytki. U mnie może nowy nabytek będzie. Zobaczmy. Zobaczymy, jak to będzie. Ale nie wiem, czy będzie mi się opłacać w ogóle na wiosnę brać nowy nabytek. Nie wiem, czy nie wezmę sobie po prostu na jesień. Ziomuś, gdzie ty wyłazisz? Tu nie ma pasów. To już nie wiem. No i już biorę to Seatmate pod remont, moja kostka. Dokładnie. O, coś tam zjebało się, ja się nie znam. Mechanik mu coś tam mówił. I że będzie remontowana. Ja mówię, nie znam się, daj ile pieniędzy, dam ci i rób to, nie? Tak, dokładnie. Prawdopodobnie zdecyduję się na nowy lakier. Nie. No, bo już ten trochę jest pozierany. No. Jeszcze będzie obstawiam bardziej pozierany, jak będzie całym rozkładał. Wiadomo, nie? No, a ja wiem o tym, że już mam 31 minut odcinka, więc zajeżdżam do skupu i od razu na pewno kończymy odcinek, bo przeciągamy jak nie wiem. Jak zawsze. Norma. A kto później nie oglądał, bo grać się dobrze gra do końca, o kurde. No. W ogóle ten modpack jak ładnie teraz się ładnie podskoczył, w ogóle jak ładnie liczby osiąga, co? Po trochu, ale cały czas wyświetlenia wzrastają. A nie wiem, ile ma nawet. Teraz tylko około 1600. O, spoko. No, no to już ładnie jest. No. To już prawie ze 100 łapek będzie, nie? Niedługo, tam jest chyba 8. No tam już coś. Jest chyba 100 łapek. Wczoraj nie. 97 było. Serio? Myślałem, że ja się zaczęło na etapie 80. Tak mi się wydaje. Sprawdzę zresztą. To sprawdź. Może zdążysz jeszcze na odcinku. Dziewięćdziesiąt osiem. O, to ładnie. Dobra, baśka. I ile osiedle? 1650 prawie. To fajnie. Ja oczywiście grałem na tym odpaku, więc zachęcam pobierania i grania. Dokładnie. Znajdziecie takie maszyny jak w tym momencie jak ich siedzę. Zarobiłem 10 071. Mówiłem wszędzie. No więc z takim efektem 22 tysięcy na koncie i 0 tysiącach na minusie, w sensie na kredycie. Byliśmy dziękuję. Na tym samym koncie praktycznie po żniwach. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam do łapkowania, subowania, pisania komentarzy. Zapraszam na inne odcinki na moim kanale. Zapraszam na nową serię właśnie z 5 gosp. Na razie już na pewno już będzie przed tym odcinkiem, bo jeszcze mam jeden odcinek w zapasie, dobra, to nieważne. Więc będzie już z 5 gosp na pewno jeden odcinek. Więc zapraszam na te odcinki, zapraszam do wszystkich na kanały, do ekipy. I do następnego, trzymajcie się, cześć! Hejka!